Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że skóra niedźwiedzi polarnych w rzeczywistości jest czarna, a włosy półprzezroczyste. Co daje taki efekt, że cała sierść ma barwę białą lub kremową. Grube futro i odpowiednia warstwa tłuszczu zapewniają świetną ochronę nie tylko przed zimnem, ale także przed przegrzaniem. Możemy to porównać do działania termosu, w którym z powodzeniem przechowamy zarówno gorącą herbatę w mroźny dzień, jak i lody w czasie upałów. Dlatego właśnie w czasie letnich gorących dni. Nasi podopieczni nie zawsze mają ochotę na kąpiel widocznie mają taki komfort termiczny, że nie chcą moczyć futra, aby nie zniszczyć warstwy izolacyjnej. Czasami też wolą się po prostu schować do swoich klimatyzowanych pomieszczeń zewnętrznych.